eingebettet in Udo. Cześć i okolice, z kraju i z zagranicy. Dzień dobry. Dwa bilety normalne, poproszę. 18. Proszę bardzo. O nie, 11. A którędy do Małp? Proszę pana, w lewo, w prawo. Wszędzie Małpy? No, są też jutro. I papugi? Są? Papugi nie ma jeszcze. Dopiero szkoda. Także proszę, pawilon jest otwarty, małpiarni, także zapraszam. Pierwsza w prawo, wzdłuż ptaków. Dziękuję. Znajdujemy się w łódzkim zoo, a to nie przez przypadek, ponieważ dzisiejsza audycja będzie poświęcona trochę ewolucji, trochę małpowaniu i trochę papugowaniu. Zgadza się, niestety papug nie zastaniemy, natomiast małpy prawdopodobnie się pojawią. Bardzo liczymy na to, że będą z siebie wydawać różne fajne dźwięki, tak jak będą je wydawać zespoły, które dzisiaj zaprezentujemy. A wszystko będzie kręcić się wokół Mahavishnu Orchestra. Tak, wiele motywów bardzo podobnie brzmiących, być może tak samo brzmiących. Na stoiskach już na terenie zoo można nawet kupić maskotki małp w cenie 10 zł, a bilet do zoo kosztuje 8 zł. Ja myślę, że jest to wycieczka warta tych pieniędzy. Znajdujemy się teraz przed tablicą informacyjną, będziemy szukać małp. Tu jesteś. O, to bliziutko mamy. Idziemy do małp w takim razie. Idziemy do makaków, a później może uda nam się znaleźć jakiegoś szympansa. Widzę jeszcze małpiarnię. Bardzo liczę na pawiany. O, pójdziemy do małpiarni. W małpiarni chyba będzie najlepszy klimat na realizowanie dzisiejszej audycji, prawda? Więc najpierw chodźmy na makaki. Makaki. Jednego makaka już widzimy. Widzimy? Tak. Znajduje się tam pod daszkiem, na tej skale, faktycznie, na tych schodach. Ale chyba nie będzie chętny do współpracy przy nagrywaniu? Nie. Na pewno jest dzisiaj lekko senny, ponieważ pogoda... Ja bardzo lubię taką pogodę, nie ma upału. Nie wiadomo, czy makaki lubią taką pogodę. Chyba nie. Podejrzewam, że nie pasuje im taki klimat, ponieważ występuje tylko w zachodnich Indiach. Zamieszkuje wiecznie zielone lasy górskie do wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. No to do chmur chyba jest przyzwyczajony. Tu natomiast nie jest ani górzysto, ani wiecznie zielono, więc może nie być za szczęśliwy, że siedzi w tej klatce. I tak trzymamy się w byłkę razem. Wszystko zobaczymy, nie trzeba biegać. Trafiliśmy na przewodnika za darmo. Może najpierw przejdziemy się po otwartej części małpiarni. Uistiti, Białoucha. Wschodnia Brazylia, tam jest trochę cieplej niż u nas w tej chwili. Lasy równikowe i pod wzrokiem... Odezwał się Wari Rudy, występujący jedynie na północnym wschodzie Madagaskaru. Kiedyś były plany Rzeczpospolitej, żeby objąć Madagaskar swoim władaniem. Tak, ktoś wymyślił, że możemy mieć jakieś prawa do tej wyspy, jednakże skończyło się to tak, jak się skończyło. I w tej chwili mamy do dyspozycji piękny Bałtyk. Nad Bałtykiem nie ma takich wspaniałych zwierzaków, jak mamy okazję podziwiać w tej chwili. Odezwała się małpka Wari Rudy. To teraz może odezwie się któryś z naszych ulubionych muzyków. Thank you.
był zespół Mahavishnu Orchestra w utworze Dance of Maya z pierwszej płyty Einar Mounting Flame z 1971 roku. Ja ten utwór wybrałem, ponieważ z tych, które ukażą się w dzisiejszej audycji, jest najstarszy, po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że tworzy taki rdzeń, taki punkt wyjściowy dla tego, co usłyszymy dalej. Będziemy słyszeć bardzo dużo Mahavishnu Orchestra, ponieważ wydaje mi się, że John McLaughlin z płyty na płytę poprawiał jeden właściwie utwór, jeden riff, przedstawiał go na różne sposoby i to wszystko pokazywało się na kolejnych płytach Mahavishnu Orchestra, ale okazuje się, że nie tylko, ponieważ usłyszymy dzisiaj też kapelę jak zwykle z Czechosłowacji, z Jugosławii i z Polski i będę chciał Ci, Jarku, pokazać, że ten motyw w jazzrockowym świecie ewoluuje. Dzisiaj, dodajmy, jesteśmy w zoo, tutaj sporo można dowiedzieć się o ewolucji, można sporo dowiedzieć się o mutacjach, a te numery to właśnie takie mutacje. Tak, ten charakterystyczny bardzo motyw z pierwszej części utworu jest chyba na tyle rozbudowany, na tyle daje możliwości muzykom, że można oszukać słuchacza, umieszczając go w innych utworach, które przy drobnych zmianach kosmetycznych mogą zabrzmieć inaczej, a tak naprawdę być oparte o te same schematy. Mahavishnu Orchestra z najbardziej znanej płyty Birds of Fire z 1973 roku w utworze Hope. Był to krótki, zwięzły temat i mam wrażenie naprawdę, że jest to rozwinięcie utworu, który usłyszeliśmy poprzednio. Rzeczywiście słychać bardzo podobny temat, bardzo podobny sposób łączenia ze sobą dźwięków. Ja muszę powiedzieć, że taki sposób konstruowania harmonii w utworze, czyli gramy, przesuniemy się o trochę do góry, o sekundę w górę, o tercję w dół, nie przemawia do mnie. Jest to chyba trochę zbyt chaotyczne, mało przemyślane. No tutaj nie mogę się zgodzić, zwłaszcza, że jesteś fanem Milesa Davisa. Dla mnie to jest architektura. Dla mnie to jest porządek. Dla mnie to jest bardzo przemyślane. Powiedziałbym nawet, że trąci mi to matematyką. Żeby dało się znaleźć regułę w konstruowaniu harmonii w tym utworze, to może bym się z tobą zgodził. Natomiast uważam, że bardziej tworzona była na zasadzie im bardziej dziwnie, tym lepiej. Ja już jestem tak przyzwyczajony do tych odległości i do tych harmonii, że dla mnie to w ogóle dziwne nie jest absolutnie. Mam wrażenie, że John McLaughlin chciał się wąsko wyspecjalizować w takim graniu. Tak jak mówię, dla mnie
te brzmienia nie są już dziwne. Dla mnie to jest zupełnie normalne, ponieważ słucham tego wiele, wiele lat i nie mogę się od tego oderwać. Mało tego, może mam nadzieję, że zarażę Cię Mahavishnu Orchestra i mam nadzieję, że będziesz odczuwał to samo co ja, czyli co wrócisz do jakiejś płyty, usłyszysz zupełnie coś nowego. Oczywiście czekam z niecierpliwością na dalsze numery. Ja mam pytanie. Za 5 punktów. Pierwsze wasze skojarzenie. Co jedzą małpy? Banany. Pierwsze skojarzenie, pewnie. Mam pytanie. Co jest większe? Banan czy taka małpa niszcząc ogona? Bez ogona? Banan. Banan jak najbardziej. Czy taka małpa może zjeść banana? No gdzie tam? Zajewałaby sobie z drzewa, tą skórkę obrała? Pewnie, że nie. Jest za mała. Za słaba. Taki majaczek. Co te małpy jedzą? Liście. Co jest tak małe, że... Owady. Bardzo dobrze. Okazuje się, że w audycji muzycznej spełniamy też misję edukacyjną. Widzieliśmy się właśnie, co jedzą małpy. Małpy skaczą przede wszystkim niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Niestety nie pamiętam tego wiersza. Musisz mi co zobaczyć. Za małpa? Proszę pana. Następnym utworem, w którym będzie słychać też smyczki, jest utwór Citadela zespołu Jazz Q, naszego ulubionego czechosłowackiego zespołu. Płyta Elegie, 1976 rok. Ten utwór kończy się pianinkiem, następny pianinkiem się zacznie, ale nie będzie to bynajmniej ta sama kapela, bo za chwilę znowu usłyszymy Mahavishnu Orchestra, a to było Jazz Q z albumu Elegie
utwór Cytadela, 1976 rok. Ten wstęp był tutaj bardzo charakterystyczny. Tak, mamy znowu powtórkę z rozrywki. Ja bym chciał się podzielić jednym przemyśleniem z tobą. Sądzę, że może to nie jest tak, że Jesky kupił płytę Mahavishnu i mówi, o kurczę, gramy. Tylko ja może było inaczej. Tak było. Może jest jakiś taki stan umysłu, w który człowiek wprowadza się przy pomocy medytacji albo przy pomocy różnego rodzaju środków psychoaktywnych, który powoduje, że właśnie takie dźwięki przychodzą do głowy. Taką mam teorię. Jedną z wielu możliwych. Ale ja bym wszedł w tą twoją teorię, dlatego że my tutaj ciągle mówimy o małpach i o papugach i to może naszym słuchaczom otwierać taką klapkę, że uważamy, że to wszystko jest, brzydko mówiąc, zerżnięte, ale rżnąć to przecież jest piła i tak dalej, możemy się wyrażać w ten sposób chyba. A to jest pewna przynośnia. Otóż ja uważam, że tak nie jest do końca. Biorę pod uwagę to, że to nie jest ściąganie z siebie, tylko rozwijanie pewnego motywu, dopracowywanie przez wiele kapel osób i przez wiele lat. Zgadza się, zwłaszcza, że każdy z tych utworów prezentował zupełnie inny klimat. Ale zobacz, spójrz na buzię tych zwierząt. No naprawdę tak przypominają człowieka, zwłaszcza małe dzieci. Mają troszeczkę większe nosy i inny kolor skóry. Wśród dzikich plemion w Ameryce Południowej taka małpka jest niezwykłym przysmakiem. Wyobraź sobie taką małpkę z rozkrzyżowanymi rączkami jak u małego dziecka, którą za chwilę zjesz. To trąca kanibalizmem na pewno. Trochę tak. Ponieważ ja naprawdę nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jestem tak blisko do tych zwierząt. Zresztą szympansy rozwijają się do pewnego czasu w takim samym tempie jak mali ludzie, czyli dzieci. Tak, różnica pojawia się wtedy, kiedy człowiek opanuje mowę. Wtedy zaczynamy uczyć się znacznie szybciej, ale jak wiadomo, małpy można nauczyć prostych gestów, prostego języka migowego. Jest taka badaczka małp, James Goodall, w tej chwili już leciwa pani, która od lat 70. albo 60. zajmuje się tylko szympansami. Najpierw była wyśmiewana przez środowisko naukowe, ale kiedy nauczyła szympansy mówić w taki sposób właśnie, że posługiwały się tablicą z symbolami. Dodam, że te symbole są zupełnie abstrakcyjne. No to środowisko naukowe zmieniło zdanie i James Goodall jest chyba w tej chwili najbardziej znaną badaczką małp na świecie. My natomiast może zbadajmy co nieco muzyki o zbliżonym klimacie do tego, co było wcześniej.
Mahavishnu Orchestra z albumu Visions of the Emerald Beyond w utworze Lila's Dance. Dla mnie to klon, to ta sama substancja muzyczna, co w utworze pierwszym z pierwszej płyty Mahavishnu Orchestra, w utworze Dance of Maya. Tutaj Dance of Maya. Dokładnie tak, ten sam. A tutaj? Lila's Dance. Dokładnie ten sam schemat. Zaczynamy ciekawym motywem, czyli wędrówka po skalach w dół i w górę, delikatnie zmieniające się gdzieś akordy, również o niewielkie interwały w górę lub w dół. Generalnie takie tendencje narastania napięcia, potem przejście w bluesa, potem bardzo płynny powrót do pierwotnego motywu. Brzmi to rzeczywiście bardzo podobnie. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna refleksja, którą chciałbym się podzielić. Być może Mahavishnu Orchestra bardzo zapragnęła zagrać bluesa, takiego typowego bluesa, którego grają 15-latkowie ucząc się grać na gitarze. Tylko to podobnie brzmiało właśnie. Ponieważ było to Mahavishnu Orchestra, to mówię, nie będziemy grać bluesa, bo to wstyd, to zróbmy z tego coś więcej. Dołożyli motyw ze smyczkami i fortepian, a w międzyczasie zagrali sobie bluesa, przy którym, jak każdy muzyk wie, budzi się wiele emocji i gra się go wspaniale. Ale dzisiaj dużo smyków, dzisiaj dużo dęciaków. Następnym utworem będzie utwór pod tytułem Lolita, czyli chyba Lolita. Bardzo możliwe. Zespołu? Zespołu The Eleventh House, w którym grał Larry Coryell, który jest przez niektórych uważany za twórcę jazz rocka. Oczywiście tych twórców i ojców jazz rocka mamy tysiące już chyba w tej chwili. O, bardzo przepraszam, znajdujemy się właśnie przy klatce ptaka, który nazywa się patagonka. I właściwie tak dla laika to jest papuga właśnie. Zgadza się, wygląda jak papuga, wydaje dźwięki jak papuga. A i nazywa się jak papuga. Być może jest to papuga, zaraz doczytamy. Oczywiście, że tak. Rząd papugowe, rodzina papugi. Występuje na południu Ameryki Południowej, gdzie klimat jest zbliżony do europejskiego. Zamieszkuje półpustynie i suche stepy porośnięte krzewami, drzewami i kaktusami do wysokości 2000 metrów. To chyba nad poziomem morza, prawda? A nie te kaktusy mają 2000 metrów. Tak myślę. Pani w kasie oszukała nas, mówiąc, że papugi nie są wypuszczone. Okazuje się, że przynajmniej jedna już lata po klatce. Niewielkiej klatce dodamy. Dwie, tutaj jest parka. I wspaniałomyśli odwiedzający zoo widzę rzucają bardzo dużo kamieni na... Pojawiła się trzecia. Tak, na klatkę. Nie wiadomo po co. Podejrzewam po to, że papuszki bawią się tymi kamieniami. Ja myślę, że po prostu wtedy odlatują i są wystraszone i to bawi ludzi. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę mentalność człowieka, jego chęć do zwalczania wszystkiego, co inne, to przychylam się do twojej opinii. Ja jeszcze przypomniałem sobie taką jedną rzecz. Otóż czytałem kiedyś wypowiedź Johna McLaughlina z Mahavishnu Orchestra, który mówił o tym, że jego denerwowało bardzo to, że ma małe możliwości techniczne przy nagrywaniu płyt, czyli jemu brakowało rozwiązań technicznych, elektronicznych, brzmień jakichś dziwnych, kosmicznych, może czystości brzmienia. Nie wiem, o co dokładnie mu chodziło, ale słysząc te dwa numery, czyli Lila's Dance i Dance of Maya, naprawdę, no prawie że klon, ale dopracowany. Może chodziło mu o to po prostu, że przedstawię ten numer w inny sposób, bo minęło już parę lat. Słychać, że to brzmienie na pierwszej płycie i na tej, bo ta jest trzecią płytą, która się ukazała w kolejności, no było już zupełnie inne. Było już wzbogacone tutaj o dęciaki. Ja już nie mówię o samych technicznych historiach, gdzie słychać chyba tego 16 czy 8 ślada. Zgadza się. Może było też tak, że pan McLaughlin i przecież inni muzycy uznali, że jest to tak wspaniałe rozwiązanie, że spróbujmy jeszcze raz. Na pewno nie zaszkodzi to płycie. To teraz usłyszymy, jaka jest interpretacja pana Larry'ego Coryella. Thank you.
wydźwięk całego numeru troszeczkę inny niż poprzednich, jednakże ja tutaj się doszukuję tego podobieństwa. Zapętlenie, podejścia w górę, zejścia w dół, tak jak mówisz, powtórzenie, troszeczkę inne przedstawienie motywu. Ja może przypomnę, że to był Larry Coryell z grupą Eleventh House w utworze Lolita, pisane Love, Le, Tach. Ty zapewne jako fan i znawca Mahavishnu Orchestra jesteś w stanie wskazać wiele podobieństw do, ogólnie do nurtu, jaki Mahavishnu Orchestra prezentuje. No zgadza się. Właśnie dlatego Larry'ego Coryella chciałem dzisiaj umieścić w audycji, właśnie w tym utworze. Ale warto zajrzeć do całej płyty. Tam jest dużo energetycznego, fajnego grania jazz-rockowego. Następnym utworem będzie utwór pod tytułem Szczęśliwy Nieszczęśliwiec naszej ulubionej polskiej kapeli Extra Ball. Jarosław Śmietana na gitarze. Polska tym razem. Polski zespół Extra Ball
utwór pod tytułem Szczęśliwy, nieszczęśliwy, jest płyta z 1976 roku, płyta pod tytułem Birthday. Ja muszę powiedzieć, że dużo bardziej przemawiają do mnie te polskie brzmienia i polski styl grania jest moim zdaniem dużo ciekawszy i dużo bogatszy od grania w stylu Mahavishnu. No tak, no Jarek ciągle zarzuca Mahavishnu, że tam nie ma oddechu, że jest wieczna nerwowa. Zresztą to nie pierwszy raz słyszę. Wszyscy moi koledzy się zawsze nabijają z Mahavishnu, ale ja jednak nie mogę od tego się uwolnić. Mnie ta ekspresja pomaga żyć. Bardzo się cieszę, że tak jest. W takim razie nie będę ci więcej wjeżdżał na Mahavishnu Orchestra. Nie, proszę bardzo. To ja myślę, że będziemy się tutaj fajnie, wiesz, kłócić pod kątem dwóch wielkich właśnie postaci, jak jest Mahavishnu albo John McLaughlin, John Mahavishnu McLaughlin właściwie i Miles Davis, którzy grali ze sobą, grywali ze sobą. No ty lubisz Davisa, ja lubię Mahavishnu. Ja myślę, że przeceniasz trochę moją sympatię do płyt Milesa Davisa, bo wielu ich nie znam. Natomiast jest jeszcze kilka utworów, które może by się tu świetnie odnalazły. A te ptaszki, które słyszeliśmy na koniec i na początek utworu Szczęśliwy, nieszczęśliwiec, to nie były już tutaj ptaszki z zoo, tylko ptaszki z takich instrumentów. Przyznam, że nie wiedziałem. W to się dmucha i to wydaje takie dźwięki. To trochę wygląda jak zabawka taka z Krakowa na przykład. Rozumiem. Albo z Zakopanego, wiesz, taki ceramiczny ptaszek i on robi plu, 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 plu. Ja myślałem, że panowie może wybrali się do zoo albo parku nagrać nieco od głosów natury, a zawiodłem się, jak widać, srożę. A może ja się mylę? No nic. W każdym razie teraz posłuchamy czegoś, co jest znowu zbliżone. Przez ostatnie dwa utwory słuchamy tego samego akordu w różnych wariantach i w różnych tempach. To pójdźmy dalej tą drogą. Posłuchajmy jugosłowiańskiego zespołu Den za Den w utworze Fatamorgana z 1976 roku. Tak samo jak utwór Jazz Q pod tytułem Citadela. Thank you.
zespół Den za Den z płyty Den za Den z 1979 roku. Ja poprzednio się pomyliłem, bo Szczęśliwy Nieszczęśliwiec był z 1976 roku. Natomiast to był jeszcze raz Den za Den w utworze Fata Morgana. Muszę powiedzieć, że mnie zdecydowanie bardziej odpowiada granie ze wschodu Europy chyba niż samo Mahavishnu. Jest wiele ciekawych zespołów w Stanach i na wyspach brytyjskich, które przypadają mi do gustu, ale Mahavishnu Orchestra pozostanie cały czas twoją domeną w tej audycji. Wiesz, Ameryka lubi taką pompę, święto, wielkie rzeczy, potężne. Ja nie jestem fanem tego kraju, absolutnie nie, ani jego ustroju, ani wielu rzeczy, które tam się dzieją, a które również dzieją się na świecie ze sprawą tego kraju. Ale McLaughlin, o ile się nie mylę, jest Anglikiem. Teraz przeniesiemy się jeszcze bliżej nas, czyli z Jugosławii znowu skoczymy do Polski, żeby posłuchać SBB. We'll be right back.
Teraz powinien zacząć się utwór pod tytułem Ballada o pięciu głodnych, który bardzo często jest przez nas śpiewany przy różnych okazjach. Tak, bardzo ciekawy tekst. O ile się nie mylę, tekst pana Juliana Mateja. Zgadza się. Ale nie znam prawdziwego nazwiska, bo to okazało się, że był pseudonim tylko. Zgadza się. Pan, w ramach ciekawostki powiem, był związany z służbami SB. Mnie to w ogóle nie szkodzi. A to był zespół SBB, nie SB, z płyty Nowy Horyzont. Jedna z najgorzej zrealizowanych płyt, jakie słyszałem. Można powiedzieć po eksperymentatorsku. Ja zawsze muszę ściągać basy, jak słucham SBB. Każda prawie płyta SBB jest chyba tak nagrana, jak mówiłeś właśnie. No, nie jestem przekonany. Tutaj mam wrażenie, że ktoś się oparł o suwak dotyczący średnich tonów i trochę zjechał w dół. No dobrze, ale na początku utworu, właściwie takim, na takim drugim początku, słychać było znowu tą machawisznową gitarę. Zgadza się. Ten sam sposób łączenia dźwięków, ten sam sposób ogrywania jakichś oczywistych harmonii. Brzmi to ciekawie. Po kilku utworach z tym samym motywem na gitarze mam już pewne wątpliwości, czy jest to aby na pewno dobry pomysł na realizację numeru. Natomiast spróbuję sobie posłuchać tego jutro, może będzie trochę lepiej. To następnym utworem, jaki usłyszymy, będzie utwór pod tytułem Oczy niewidomych zrcadel. To jest zespół Mahagon. Coś blisko do Mahavishnu, Mahagon, prawda? Brzmi podobnie. Sam zespół, z tego co mówiłeś w poprzedniej audycji, również brzmi podobnie. Czyli ze Śląska przenosimy się za granicę. Thank you.
zespół Mahagon, tym razem nie Mahavishnu Orchestra, tylko Mahagon, co po czesku i chyba nie tylko po czesku oznacza machoń, czyli taki gatunek drzewa. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie tylko podobny jest sposób budowania harmonii, czy łączenia dźwięków, frazowania tych akordów, ale również brzmienie. Używają, wszyscy ci muzycy używają podobnych efektów modulacyjnych, takich jak phaser czy flanger. Wszystko brzmi to bardzo podobnie, to, co dodatkowo potęguje wrażenie identycznego nastroju. Poza tym jeszcze oprócz tego podobieństwa, które wymieniłeś, czyli brzmieniowego, ja jeszcze słyszę tutaj podobieństwo struktury, czyli nie samych akordów, nie samych melodii, tylko struktury. Jest wstęp, rozwinięcie tematu, często jest to przerywane jakimś tam, dajmy na to, wstawką bluesową, funkową, bądź jak w przypadku Dance a Dan, bałkańską. I później jest rozwinięcie znowu tego drugiego motywu i powrót, wymieszanie właściwie tych dwóch motywów. I to samo usłyszymy w następnym utworze zespołu Mahavishnu Orchestra, oczywiście. Cóż za zaskoczenie. Będzie to utwór z płyty Apocalypse i on naprawdę brzmi apokaliptycznie. Utwór nosi tytuł Visions is a Naked Sword. Bardzo apokaliptycznie. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zwrócić uwagę na to, jak została rozwiązana kwestia jazzrockowego grania i orkiestry symfonicznej, ponieważ tak jak przed chwilą Jarkowi powiedziałem, na przykład rozwiązanie Metaliki z orkiestrą symfoniczną, to nie jest to, co ja bym chciał słyszeć, ponieważ tak jak mówię, najpierw słyszałem Mahavishnu z orkiestrą symfoniczną, a później dopiero usłyszałem Metalikę z orkiestrą i dla mnie ta Metalika z orkiestrą to jest po prostu brak zaaranżowania tych numerów pod. Tak, Metallica gra swoje, przychodzi pan Michael Kamen, który aranżował i prowadził tą orkiestrę. Oni grają ładne smyczki i sprzedajemy to jako nową płytę za grube pieniądze. I wychodzi z tego coś w stylu Jamesa Bonda. To teraz przenieśmy się może w świat takich prawdziwszych aranży. Zespół Mahavishnu Orchestra z płyty Apocalypse z 1974 roku.
Thank you.
to było apogeum tej audycji, w której zajmowaliśmy się podobnymi do siebie kompozycjami z dużym naciskiem na zespół Mahavishnu Orchestra, który właśnie przed chwilą usłyszeliśmy z albumu Apocalypse w utworze Visions is a Naked Sword. I dla mnie ten utwór jest ewolucyjnym, największym osiągnięciem muzyki jazz rockowej. Może przesadziłem trochę, ale jednym z najwyższych stadiów tej muzyki. Ponieważ to, co zaprezentowaliśmy od początku, czyli Mahavishnu w utworze Dance of Maya, znowu struktura była podobna. Bardzo niepokojące dźwięki na początek. Tylko, że w przypadku pierwszego utworu surowe brzmienie, piekielne. Tutaj piekielne w innym wydaniu, pełnym. Później przejście w bluesa w przypadku pierwszego utworu. Tutaj przejście w funka. Z tego funka wyjście do pierwszego motywu, tak samo jak w przypadku utworu Dance of Maya, powrót i wymieszanie tych dwóch motywów. Naprawdę, nie chcę przesadzić, ale dla mnie to jest najwyższe stadium tego utworu pierwotnego, tej pramałpy, czyli utworu Dance of Maya. Tak, wracamy do korzeni. Rzeczywiście utwór wiele bogatszy brzmieniowo, bardziej rozbudowany. Świetne połączenie instrumentów kojarzonych z muzyką klasyczną, z typowo rockowo brzmiącą perkusją. Czy to jest najwyższe osiągnięcie ewolucyjne jazz rocka? Trochę chyba za mało płyt przesłuchałem jazz rockowych, żeby można się było z tobą zgodzić. Ale ja subiektywnie tylko oczywiście mówię. Ciekawy utwór, ale to jest wciąż Mahavishnu Orchestra. Rozumiem. A mówili do państwa Łukasz Świderski i Jarek Szczepaniak. I należymy do gatunku Homo sapiens. Tak. A makaki krzyczą obok. Homo sapiens sapiens nawet. Tak niektórzy mówią. To co, idziemy na słonie? Chodźmy. Do widzenia państwu. Do widzenia. Tutaj droga prowadzi do tapirów i dyrekcji. Ciekawe, czy dyrekcja też siedzi w takim klatku. Jazz i okolice z kraju i z zagranicy. Tak stanąć oko w oko z Orłanem, dosyć przerażająca historia. To tak samo jak stanąć oko w oko z dinozaurem. Podobnie. Ja myślę, że gdyby takie bestie latały nad polskim niebem, to właściciele Yorków drżeliby. Ciągle ta ewolucja nam się pojawia w audycji. Tak. Przed nami słonica Magda w pełnej krasie. Jest to słoń indyjski, a dużo indyjskiej muzyki pojawia się w dzisiejszej audycji. Myślę, że warto. Dużo indyjskich inspiracji, prawda? Na pewno tak. Myślę, że warto zobaczyć tak ogromne zwierzę, jakim jest słoń na żywo. I ona tak się porusza, jakby tańczyła, ale nie jestem do końca pewien, czy to jest taki jej wesoły taniec. Być może tak. Być może masz rację. Może słucha muzyki. Mahavishnu na przykład. Ma takie wielkie uszy, że ma czym słuchać. Zgadza się. Thank you.